Zapewne słyszeliście, co przydarzyło się Kacprowi Tekieli, mężowi Justyny Kowalczyk, utytułowanej polskiej mistrzyni świata. Dzisiaj przybliżę Wam sylwetkę Kacpra oraz przedstawię Wam 25 nieznanych faktów, w tym faktów o całym niefortunnym zdarzeniu. Kacper Tekieli urodził się 23 listopada 1984 roku. Zmarł 17 maja 2023. Miał 38 lat. Był polskim wspinaczem i instruktorem wspinaczki z wieloma tytułami i wyczynami. Niewielu o tym wie, ale był również zawodnikiem piłki nożnej, zanim wyczynowo zajął się alpinizmem. W Tatrach przeszedł 300 dróg wspinaczkowych, w tym wszystkie najważniejsze i najtrudniejsze ściany górskie. Często w Tatrach pokonywał bardzo trudne podejścia samotnie, często i bez asekuracji, w tym w warunkach zimowych. Brał udział w akcjach ratunkowych, na przykład podczas słynnej akcji w Himalajach dotarł do śmiertelnie rannego Łukasza Chrzanowskiego, próbując udzielić mu pomocy. Zanim przejdziemy do tragicznego wypadku, warto zaznaczyć, że wiele razy zaglądał on śmierci w oczy. Na przykład podczas wyprawy na Broad Peak, gdzie jeden z jego znajomych spadł ze znacznej wysokości, a drugi odniósł poważną ranę nogi wskutek uderzenia odłamkiem skalnym. W gruncie rzeczy wspinaczka wysokogórska to ekstremalnie niebezpieczny sport. Jego była żona, wcześniej Małgorzata Lebda, polska poetka i doktor humanistycznych nauk. Po rozwodzie 24 września 2020 roku poślubił medalistkę olimpijską, biegaczkę narciarską Justynę Kowalczyk, a 2 września 2021 roku, czyli niespełna rok później, w Krakowie urodził im się syn, Hugo. W maju 2023 roku Kacper podjął atak na szczyt Szwajcarii w ramach planu zdobycia wszystkich 4000ników w Alpach. Jednak 17 maja podczas schodzenia z góry spadł wraz z lawiną, a jego samego nieżyjącego już odnaleziono następnego dnia rano. Było to w okolicach szczytu góry. Jak doszło do wypadku? Należy zacząć od tego, że jego próba zdobycia była samodzielna. Kacper wybrał się samotnie w góry, dlatego nigdy nie dowiemy, co dokładnie się stało, aczkolwiek akcja ratunkowa przeprowadzona została przez lokalne służby i już teraz wiemy bardzo wiele na temat tego feralnego wypadku. Kacper zdobył szczyt góry, to wiemy już od jego żony Justyny, która podzieliła się zdjęciem, które on wykonał niedługo przed wypadkiem. Co prawda wciąż prowadzone jest przez policję i prokuraturę śledztwo, niemniej już wiadomo, że Kacper najprawdopodobniej podczas zjazdu ze szczytu góry niefortunnie podciął małą lawinę, która okazała się tragiczna w skutkach. W środowisku alpinistycznym nazywa się to deską śnieżną. W efekcie alpinista spadł 1200 metrów w dół. Szanse na przeżycie upadku w górach z takiej wysokości są bliskie zeru. Jak podają lokalne gazety, ciało mężczyzny było jednak w stanie pozwalającym na identyfikację, co oznacza, że poduszka śnieżna była głęboka. Zmartwiona brakiem kontaktu z mężem, Kowalczyk jako pierwsza zdała sobie sprawę, że ze wspinaczem dzieje się coś niepokojącego. Tekieli kontaktował się z nią co kilka godzin, a od dłuższego czasu mężczyzna milczał. Justyna Kowalczyk towarzyszyła mężowi także w trakcie tego wyjazdu do Szwajcarii. W podróż para wybrała się wraz z 1,5-rocznym synkiem, ale w góry wspinacz wyruszył sam. Chciał on pobić rekord Uliego Steka i zdobyć wszystkie alpejskie 4000ники. Czy Kacper zdawał sobie sprawę z ryzyka? Sam wypowiedział się na ten temat. Zacytujmy. Jeżeli ktoś pyta o element ryzyka, odpowiadam, że zawsze jestem świadom jego obecności, ale jego akceptowalny poziom pozostał na takim samym poziomie, to znaczy sprowadzony do dawki incydentalnej. Jego idolem był Ueli, alpinista i himalaista, który w 61 dni zdobył 82 alpejskie 4000ники. To właśnie jego rekord właśnie chciał pobić Kacper. Warto również wspomnieć, że według policji w Bernie wyruszył na wycieczkę sam i był zdany tylko na siebie. W środę pierwsze poszukiwania się nie powiodły, pisała właśnie tak wtedy jedna z lokalnych gazet. Jego ciało zostało odnalezione następnego dnia w Rottal. Tam wysłano specjalistów górskich z policji kantonalnej. Według znajomych Tekieli był fantastycznym człowiekiem, od którego biła aura pozytywnego nastawienia. Sobczyk powiedział, że zmarły alpinista dbał o każdego, wszystkim się dzielił i był dobrym nauczycielem.
Po śmierci Kacpra Tekieli internet zalała fala nieprzychylnych komentarzy. Wielu stwierdziło, że mając syna i żonę nie powinien iść w góry. Wiele komentarzy przywołuje informację, że nie dożył nawet drugich urodzin swojego syna. Aczkolwiek sam Kacper zawsze uważał, że życie jest więcej warte, gdy jest ono przeżyte z pasją, niżeli bez niej. W rozmowie z dziennikarzami Kacper przyznał, że świadomie podejmuje ryzyko. Jest świadomy tego, że wychodzi w góry i może coś się stać. Tak samo był on świadomy, że może wsiąść do samochodu i ktoś może w niego wjechać. Kacper Tekieli uwielbiał się spinać, a podczas podróży często towarzyszyła mu właśnie Justyna Kowalczyk wraz z synem. Choć ta nie tak dawno temu zakończyła sezon w biegach narciarskich, mąż namówił ją na wspólny wypad w szwajcarskie góry. Około godziny 10:12 wysłał wiadomość: kocham was, kotki. Na co polska zawodniczka odpowiedziała: my ciebie jeszcze bardziej. Chwilę później stała się tragedia. Teraz, kilka dni po śmierci alpinisty, oficjalne oświadczenie wydała menadżerka Justyny Kowalczyk. Poinformowała norweski dziennik, że nie będą oni udzielać komentarzy w sprawie. Na tą chwilę więcej faktów nie jest znanych. Jak Justyna zareagowała i wypowiedziała się na temat swojego męża? Był najcudowniejszy, był najpiękniejszą osobą na świecie, napisała zrozpaczona Justyna Kowalczyk-Tekieli. Dobranoc, mój cudowny Kacperku, dodała w kolejnym wpisie.